To on będzie prowadził z dobór pytanie na śniadanie? A to zaskoczenie. Według medialnych doniesień Katarzyna Dowbor ma być kolejną prowadzącą pytanie na śniadanie w TVP2. Jeden z portali dotarł do nieoficjalnych informacji na temat jej partnera w śniadaniówce. Zdaniem wirtualnych mediów zostanie nim jeden ze znanych dziennikarzy radiowych. Jeśli spekulacje się potwierdzą, to widzowie będą w niezłym szoku. Pytanie na śniadanie przeszło ogromną rewolucję. Szefowa śniadaniówki, Kinga Dobrzyńska, pożegnała się ze wszystkimi dotychczasowymi prowadzącymi. Z programu zwolniono Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę, Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Tomasza Wolnego i Idę Nowakowską, Roberta Koszuckiego i Małgorzatę Obczowską, Tomasza Kamela i Izabellę Krzan oraz Annę Popek i Roberta Rozmusa. Pytanie na śniadanie. Dowbor poprowadzi program z dziennikarzem Eski? Wirtualne media dotarły do nieoficjalnych informacji o nowych prowadzących program TVP, Pytanie na śniadanie. Według portalu mają nimi być Katarzyna Dowbor i Filip Rudanacja Antonowicz. Co ciekawe, domniemanych prowadzących dzieli spora różnica wieku, 40 lat. Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nić sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę, powiedziała w rozmowie z portalem Kinga Dobrzyńska. Doniesienia może podgrzać fakt, że dziennikarz Radia SK zamieścił na Instagramie tajemniczy wpis, do którego załączył opis. Już wyglądam piątku, napisał dziennikarz na Instagramie. Nowe twarze pytania na śniadanie. Po czystkach w znanej śniadaniówce powitaliśmy nowych prowadzących program poranny. Starą gwardię zastąpili Klaudia Carlos z Robertem Elgendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger. Szefowa pytania na śniadanie zapowiedziała, że 27 stycznia bieżącego roku. W sobotę, poznamy nową parę prowadzących. Kolejni prezenterzy śniadaniówki mają zostać ujawnieni 1 lutego.